Państwa, a także wszystkich gości za udziałem w Polskim na spotkaniu z profesorem. Chciałbym, żeby to raczej była nie rozmowa niż jakaś wypowiedź czy wykład, dlatego też zawsze wolę, kiedy mam rozmówcę, zwłaszcza nie takiego. A kiedyś miałem spotkanie, które obsługiwał wcześniej, zapytał, czy, przepraszam, czy pan ma prezentację, czy ma pan coś do powiedzenia? No właśnie, proszę Państwa, tak ze sobą rozmawiamy, to jest bardzo dobre, kiedy ludzie się ze sobą spotykają, to nie mówię od razu, o co im chodzi, tylko mówię, słuchaj, ten i tak słucha, więc to bardzo trzeba. Słuchaj, wiesz, no nie wie jeszcze, co dopiero, no wiedzieć, słuchaj, wiesz, proszę ciebie, jest taka sprawa, prawda, tak, tego, i tak sobie kilka słów takich wymienimy, prawda, jakoś tak, i wtedy jesteśmy bliżej siebie, nie ma w tym nic złego, prawda, i słowo, prawda, które tak często jest obracane, prawda, w takiej sytuacji, nie, czasem jeszcze pytamy, nie, nie, i to sprawia, że jesteśmy siebie bliżej, prawda, nie, no i przeczymy temu, nie, ale jakoś tak. Niektórzy mówią tak, zamiast nie, tak, bo się potwierdzają to, co mówią, tak, jest prawdą, tak, no i czują się tak, lepiej, tak. Tak, wiemy, że od więc się nie zaczyna i dlatego zaczynamy od zatem, bo od zatem już można. Prawdę powiedziawszy, od więc można, więc zaczynajmy zatem. Tak, ja nie lubię słuchać o pieniążkach. Nie wiem, jak Państwo, ja już wolę pieniądze. Duże pieniążki, to takie worki z bilonem przychodzą do głowy. Zresztą ciekawe, jeżeli chodzi o pieniądze, że grosze to jest mało, a grosze to jest dużo. My jesteśmy ostrożni. Najpierw to nam się podoba. Kiedy usłyszymy drugi raz, też nam się podoba. Za trzecim razem już zaczynamy lubić. Kiedy byłem na jakimś filmie, nie mogę powiedzieć od razu, że ja ten film lubię, prawda? Podobał mi się. Podobnie z człowiekiem, z kobietą. Też najpierw się podoba, potem dopiero możemy polubić. A tam od razu I like, albo I love nawet też. I dlatego też te lajki, które stawiamy czasami, to ja bym nazwał podobkami. A co jest dla Polaków charakterystyczne? No więc po pierwsze wydaje się, że fonetycznie jest to język charakterystyczny, raczej spółgłoskowy. I szczycimy się tym, w samym słowie szczycimy się, jest już trochę tego charakteru, że możemy powiedzieć, że on brzmi w trzcinie i takie różne rzeczy. To są w różnych językach charakterystyczne dźwięki, których nie potrafią odtworzyć władający innymi językami, nazywają się szybolety. Uczyłem kiedyś polskiego obcokrajowców i bardzo trudno było ich nauczyć różnicy między jadłem obiad i zjadłem obiad. No bo u nich jak jadł, to zjadł. A my możemy jeść i nie zjeść. Teraz nie wiem, czy Państwo zauważyli, kiedy coś mamy zamiar robić, to mówimy, no, będę szedł. A dlaczego nie pójdę? Lubię być profesorem, ale mi się to podoba. Jako dziecko miałem takich trzech literackich profesorów, którzy byli moimi wzorami. Jeden to był profesor Cierutek z Przekroju. Nie wiem, może ktoś z Państwa pamięta. Profesora Cierutka bardzo chciałbym go naśladować. Drugi to był profesor Tutka Szaniawskiego. Też taki dość dobroduszny, wyrozumiały profesor, nie wiadomo czego, który opowiadał anegdoty ze swojego życia jako potwierdzenie pewnych tez. Trzeci, mniej może znany, to był taki bohater powieści Stefana Demersona, wykład profesora Ma, to właśnie była główka, tylko że ta główka zajmowała się badaniem człowieka. No i ci profesorowie tak mnie ukształtowali, że już jako dziecko widziałem, że chcę być profesorem, to nie wiedziałem jeszcze czego. No i jestem profesorem nauk humanistycznych, które było śmieszne, bardzo szeroko. Opisują mnie w Wikipedii jako gramatyka normatyka.